Miekiem. Żartowałem. Źle mi się kliknęło. Dobra, jest. Misty Lagoon. O, laguna jakaś. Aha. Pirate's Nest. Znajdź skaner w poprzedniej lokacji. Dobra. Czyli Misty Lagoon. Zanurkuj. No nie wiem. Mglista laguna. Mam takie miłe wspomnienia związane z tym miejscem. Tak, bierzemy się do roboty. Skakuj do wody i powoli eksploruj otoczenie. Mam nadzieję, że ten skafander nie ma dziur. Twój cel jest dość prosty. Zbierz wszystko, co uważasz za wartościowe i nadające się do sprzedaży, jak monety, garnki, minerały czy inne kosztowności. Pomoże to w naszych poszukiwaniach. Gdzieś w okolicy jest również zatopiony kontener. Więc jeśli natknie się na niego, sprawdź, czy w środku jest jakiś skarb. Nie martw się, nikogo nie obrabujemy, tylko oczyszczamy podwodny świat z rzeczy, które mu przeszkadzają. Oddajesz nam wszystkim wielką przysługę, tylko pośpiesz się, jak zobaczysz ten kontener, ok? No dobra. Nie wiem, nurkuję w takim razie. Czy wiesz, że zbadano tylko około 5% światowych oceanów? O kurde, nie wiem. Teraz już wiem. Znaczy mi się, że... Commonly known as the most peaceful of diving sites, Misty Lagoon holds its good reputation jako bardzo spokojne miejsce do nurkowania. Mglista laguna cieszy się dobrą reputacją dzięki przyjemnym i spokojnym wodom, a także czekam. Często nazywane lasami deszczowymi morza, rafy koralowe tworzą jedne z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na świecie. Szacuje się, że obejmują one zaledwie 300 tysięcy km kwadratowych, co stanowi mniej niż 0,1% całkowitej powierzchni. No dobra. Strefa zanurzenia. Witaj w Deep Diving Simulator. Schemat sterowania możesz sprawdzić z menu pauzy. Twoim podstawowym zadaniem jest zbieranie wartościowych przedmiotów ukrytych. Lokalizuj coś. Dobra, wsad, zmień na nóż, zmień na wiązkę leczącą, zmień na wiązkę ładunkową. Obrót w prawo, dobra, poruszanie się, przyspieszenie, shift, pod Z jest skaner, wynurzenie, nurkowanie. No dobra, to w sumie sterowanie jest. Dobra, dalej. Czy to takie trochę proste nawet. O, co ja mam z tym zrobić? No, tak się to robi. Świetnie, właśnie zebrałeś swój pierwszy przedmiot. Zbieranie kolejny spróbuj odnaleźć ten kontener. Co to, garnek żeśmy? A nie, to jakaś musza. Dobra, rozejrzyjmy się lepiej. To jest jakaś siatka, tu może możemy wrzucić te przedmioty. O, fuck. Na markach warto... Okej. Okay. Muszle, ja nie chcę muszli zbierać. Nie chcę fajne rzeczy zbierać. Dobra. Ciekawe, co tu później można odblokowywać. O! Jest kontener. Co to? Wspaniałe. Ekobroń to doskonałe narzędzie do walki o czystość naszej podwodnej przyrody. Ten genialny wynalazek emituje ultradźwięki o specjalnej częstotliwości, które rozkładają zanieczyszczenia niektóre przedmioty na nieszkodliwe dla środowiska cząsteczki. Ekobroń... Okej, odstrażania. Okay.
Dobra, to może trzeba po prostu... O, czaję, o co chodzi. O, skaner. Tego... A scanner will detect interesting items as well. Time to save the marine life. Dobra. The scanner highlights scanner zaznaczył kolorem żółtym wartościowe przedmioty, zielonym śmieci, zanieczyszczenia, a czerwonym zagrożenia. Pamiętaj, za każdym użyciem skanera musi ponownie naładować. Dobra. Ryba jest kurde skażona, ją muszę uleczyć. O nie, żółw jest zanieczyszczony, muszę go uratować. To już widzę, że jest zanieczyszczony, albo... A nie, to nie żółw. Świnia nowodna. Do tych obrażeń. Wrak łodzi, gdzie? Gdzie oni widzą wrak łodzi? Czy ja zebrałem jakiś wrak łodzi? Tam żadnego wraku nie widzę. Muszla. Czy ja mam jakiś limit? Tak. O, patrz. Sieć rybacką zniszczył. O, to jest jakieś zagrożenie. Czemu to jest jako zagrożenie? Ech, zebrałem to. Zwykła muszla. Co to tak buczy? Się wynurzyć, no o, zaraz zobaczmy, czy się można wynurzyć. Pewnie można, tylko nie wiem, czy tam coś będzie widać. Nie, można po prostu udać, że się chcecie wynurzyć, wtedy was pewnie wynurzy. Nie wiem, czy to trzeba te wszystkie muszle zbierać, czy tu jest jakiś limit, czy o co chodzi. Się pozbierajmy, ale mamy skaner, rzeczywiście moglibyśmy już iść do następnej lokacji, nie? Tam było, że chyba skanera potrzeba. O, jest wrak łodzi. Znaleźliśmy go. Dzieje coś się 21 w NVIDII? O co chodzi? Co 21? Dzisiaj? W sobotę o 21? Nie wiem, chyba nie. Coś by się miało dziać? Pewnie ktoś streamować będzie na NVIDII. Ale nie kojarzysz, by jakieś specjalne sytuacje, akcje tego typu były planowane.
na dzisiaj akurat. Gra o żulu, co zbiera butelki. Trochę może. Dobra, poszedłbym już chyba na powierzchnię i zobaczył, czy mam to, nie wiem, czy ta misja się zrobiła, czy o co chodzi. Okej, mamy trochę expa. Ryby uleczone. O, pływ... O. Dobra, wyjdź do menu. Teraz będziemy mieli kolejną lokację. Dobra robota, żółty dziobie. Zebrałeś bardzo fajne rzeczy. Naprawdę kawał dobrej roboty. Uważam, że jesteś gotów spróbować czegoś bardziej wymagającego. Myślisz, że poradzisz sobie z pirackim gniazdem? Brzmi przerażająco, ale to tylko nazwa. Nie martw się. Dam sobie radę. Ja przynieś nam trochę łupu. W porządku, dobra, uważaj na płaszczki. Idziemy. Jak radzę sobie z upałami? Włączam klimatyzację i gotowe. Problem solved. Mimo że początek piractwa datuje się na XIV wiek, przed naszą erą, rozsądne może się wydawać, iż pierwsze jego zalążki zaczęły występować, jak tylko ludzkość postanowiła transportować dobra przez ocean. Pirackie gniazdo to jedno z tych niesławnych miejsc, które dały złodziejom poczucie odosobnienia. Złoty wiek piractwa już dawno minął, ale zdeterminowani wciąż mogą znaleźć drogocenne skarby pod powierzchnią wody. O, jaka, patrzcie, jaka ta duża rozgwiazda. Nie chce mi się tych garnków zbierać wszystkich. Jeszcze to, co zbieram, wiecie, jakiś, nie wiem, jakaś to była mechanika lepsza, ale to trzeba tak podpłynąć i tak, wiecie. Tam jakąś niebezpieczną głębokość mieliśmy, widzieliście to? Co to w ogóle jest? Co ja zbieram? To muszla jest? A muszla. O. A nie, to po prostu nie podpływaj. Fuck, kolko. Łajdaki. Ale ja to mam na jakimś mapie czy coś? O shit, rekin. Słyszysz niepokojącą melodię? Oznacza to, że w pobliżu znajduje się drapieżnik, a ty jesteś w niebezpieczeństwie. Użyj jako broni w trybie pojedynczego ładunku, dobra. Wystarczy, że go trafię?
Mają być prezentowane nowe... Aha, że nowe karty o ten Nvidia 20, wiecie co? To ja bym się tak nie nastawiał na takie plotki. Zobaczcie sobie ostatnio, co mówiły, a później co było naprawdę, nie? Zawsze tak, no tego dnia, tu już wszystkie daty są znane, nic się nie zgadza. Chciałem statki pirackie. O, jest. Widzę. O kurde. Uważać na płaszczkę, żeby nas nie ugryzła. Widzimy jak ten Steve Irwin, czy jak ktoś jest trochę starszy, to kojarzy typa. Sztaba, kurde. O, kapelusz. Ciekawy pomysł na grę, tylko moim zdaniem powinna ona lepiej wyglądać. To znaczy, że to tak jak... No jednak wydaje mi się, że w tym... Jak mu tam... W Nautice to ten świat jakoś tak, no lepiej to podwoda wyglądała, że nawet jak nie, tak naprawdę wiecie, nic nie było, to i tak było na tyle ładnie, że fajnie. A tu no, no nie wiem, ta poprzednia lokacja wyglądała dokładnie tak samo, jeśli chodzi o dno. Jeszcze takie płaskie dna, wiecie, typu, no to znaczy, no, kurde, no, no takie jest może. O kurde, skrzynię znalazłem skarbów. Patrzcie na to. Nie wiem, jak się latarką świeci. Latarka te. Okej. Tu to złota sztaba. Myśmy byli ustawieni na pół życia, kurde.
Są takie firmy, które się zajmują poszukiwaniem skarbów gdzieś tam na wybrzeżu Ameryki Południowej czy Ameryki. I jak znajdą skarby, to później, wiecie, można zarobić, można zainwestować, że na przykład ileś tam płacicie za ekspedycję, jak znajdziecie, znajdą skarb, to ileś procent dostajecie, nie? Skończy. Ciekawe. Szkoda, że nie ma tu gdzieś narysowanego, ile już mam postępu, jeśli chodzi o tą planszę. Widzę, że tam jakiś eks mi wpada, nie? Ale tak poza tym to nie wiem, czy dobrze wykonuję swoją pracę. Co to? Uj, delfin. No i mapy nie mam, więc zielonego pojęcia nie będzie jest. Dobra, wypływam stąd, zobaczymy. Na zaledwie minutę, jeśli nie zdążysz. Gdzie taka juta kapitana? Zobaczymy, co żeśmy znaleźli. Dobra, level 4. O, minerałów żeśmy nie wybili. Nagrody Kilof. Odblokowane Kilof pomaga odzyskać cenne minerały. Worek wypornościowy umożliwia wysłanie ciężkich przedmiotów na powierzchnię. 12 minut tlenu bazowego zasięgu. Adam, zanurkuj ponownie, to mnie wywali w tym nowym miejscu, czy? W tym samym. O fuck, meduzy. A nie, bo ja teraz jestem w tej kajucie. O kurde, patrzcie. Trzeba uważać na meduzy. A, już wiem, jak ja dostaję damage, to mi tlen schodzi. Tak to w tej grze jest zrobione. Łocianie gniazdo. Ale to chyba się po prostu tak lokacja nazywa. No dobra, wypływam. I zobaczymy, czy jest jakaś kolejna lokacja. Niezły, tylko mało mnie wciąga to, co znaczy... No nie wiem, nie jest taka gra, że mnie, że sobie nagle... O, ale... przygoda, przygoda, Pirates nie mam. Forgotten Reef. Kurde. Muszę oczyścić 50% środowiska i 50% z tych... Piracy dates all the way back to the 14th century BC. It may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transport goods and resources. Pirate's Nest is one of the. Dobra,
Czyli co, muszę teraz szukać chorych tych zwierząt. Tak naprawdę przedmioty mam już znalezione. Brakuje mi tylko tych. Nie ma rybek do leczenia. Tu już też byliśmy. Co to tak stuka? Chyba już nic nie ma. O, jest ściana niewidzialna. Widzieliście? Jak w prawdziwości. Zdrowe. Obiad. Nie wiem, czy to tylko rybki, bo to miałem oczyścić, to może też oczyścić, nie wiem. Dno, ale z czego to dno? No chyba nie z tych pirackich statków, nie? Tych rybek mam pełno do oczyszczenia, jeszcze kurde chyba z 15, skąd ja wezmę 15 takich rybek? O, może tu są, tu jest dużo ryb.
że ciężko. Ale tu jest w ogóle podpisane przy tych ile czego jest do zebrania i zrobienia tu. Nie. Wszystkie rybki zdrowe. Jeszcze mogą być gdzieś sieci na dnie, ale no ja tych sieci nie widzę nigdzie. Trochę już tych rybak poleczyłem. Nie ma opisanych rybek do leczenia. Dobra, wypłyńmy na powierzchnię, zobaczmy ile nam jeszcze tej misji. Bo jeszcze tu zobaczę te ryby. No. Nie wiem gdzie tych rybek szukać, trochę to jest słabe. Tu jest spoko. O, tak, bo to już mamy większość. Dobra, to jest kolejny ten. Płetwy, zejście 30, gratulacje, odblokowałeś U. I mamy kolejny teren. Zobaczymy sobie też. Another finds. I believe this is the beginning of a. I'm sure the wildlife is also thankful. I know the perfect spot. O, to naszą pomocą mnie pogardzi. Zapomniana rafa. Here we are. Oto jesteśmy. To miejsce naprawdę zasłużyło na swoją nazwę. Chodź, zróbmy co w naszej mocy, aby jakoś temu zaradzić. Strasznie przygnębiające. Aha. Zapomniana rafa jest... A, tu są jakieś, widzicie, platformy wiertnicze. O, jaki syf. Rafy koralowe wspierają prawie 25% globalnego życia morskiego. Jednakże obserwuje się znaczny spadek ilości koralowców spowodowanych zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniami. Gdy temperatura wody będzie zbyt wysoka, uwalniają się kolorowe, mikroskopijne glony żyjące w ich tkankach. Bez glonów, które dostarczają pożywienie, koralowiec zaczyna obumierać. Zapomniana rafa jest ponurym przykładem ciągłego rozwoju i ekspansji ludzkości. No nieźle taka zapomniana rafa.
Co to? O, śmieci. Patrzcie. Aha, czyli takich się już nie da śmieć. A może da się, może trzeba tym workiem wypornościowym, a chyba nie. To jakieś worki ze śmieciami żeśmy wyciągnęli, albo beczki z ropą to nie? Co za robota w ogóle? O kurde. Będzie trzeba tym dokładnie. Poszło. Patrzcie, co tu jest. Kula dyskotekowa na dnie oceanu. To się ucho boli. Ach, tu jest jeszcze butelka jakaś. Planowany streamek? Oj, nie wiem, wiecie co, no... Zazwyczaj tak do 16 gram, chociaż nie mam nic dziś większego do roboty. O, fuck, ale syf. Płaszka, fuck. A nie myślałem. Pływać w takim czymś pewnie się wszystko zahacza wam, wiecie, o ręce, jakieś worki, nie worki. Czy się przestraszycie i utoniecie. Do ilu metrów głębokości ktoś się z nurkiem? Można sobie tak lajtowo nurkować. Rekreacyjnie, ale ja nie pytam się do ilu wolno, tylko do ilu tak samo można lajtowo. Czyli, że nie muszę się martwić, że umrę na dnie, jak się coś stanie. O fuck, rakiem gdzieś jest.
10 można spokojnie wypływać. No to spoko. Aha, bo tu są jakieś piętra, osied. Gdzie jest góra, gdzie jest dół? Czekajcie, wyskoczmy stąd, zobaczmy, ile mamy rzeczy już. U, latarka plus 4 minuty. Zaraz to ma chyba 15 sekund działa. O, odblokowany nowy ekwipunek. Ładunek wybuchowy umożliwia nowych obszarów poprzez wysadzenie zawalonych głazów. Zanurkuj ponownie. No dobra, moi drodzy, nie będziemy tu za bardzo już nurkować. Ciekawa gierka, chociaż no brakuje mi jakiejś tu misji, nie wiem, czegoś, co by mnie zmotywowało do grania w nią więcej. No bo takie po prostu zbierz tam, nie wiem, ileś tam procent z dna. Bez szału, tak? Zero pewnie jakiejś losowości, to jest tu, wygląda jakby wszystko było ładnie ułożone, tak jak powinno być, nie? Ale w gra się całkiem przyjemnie. To sterowanie jest takie, no tak się czuję jak nurek, chociaż nie wiem jak się nurek czuje, nigdy nie nurkowałem. Rekin młot to w ogóle atakuje ludzi? Sobie. Koniec tego, kurde, kompresja, tam wszystko jest git, moi drodzy, koniec tego nurkowania. No to mówię, tak całkiem przyjemne, chociaż jakby no dużo jest takich gier, które coś tam, symulator, czegoś tam i o wiele, nie wiem, weselej mi się rozwala budynki, czy tam jakieś, nie wiem, sprząta domy, niż nurkuje i zbiera śmieci zna. A może komuś przypadnie do gustu.